Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dzisiaj Lexus LC500. Bardzo ciekawy, luksusowy samochód, którego jeszcze nie było w programie High Five, ale to może na drugim planie, bo dziś mamy wyjątkowego gościa, którego za chwilę Wam przedstawię. Jesteśmy gotowi, możemy zaczynać pracę. Partnerem dzisiejszego materiału jest firma STS, lider branży bukmacherskiej. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który już od 25 lat, z tego co pamiętam, działa na polskim rynku, a niedawno nawet zadebiutował na giełdzie. STS niedawno ruszył z nową odsłoną kampanii, w której pokazują sylwetki ludzi gotowych na sukces. Pokazują, że gracze są gotowi, żeby wygrywać i że wystarczy chcieć, żeby osiągnąć sukces. Ambasadorami tej kampanii są Ola Mirosław, Janusz Walczuk i oczywiście Rezygiusz. Każdy jest gotowy, żeby wygrywać zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. I z tej okazji będę gościł dzisiaj Rezygiusza. Za chwilę mam go odebrać gdzieś z drogi, bo słyszałem, że stopa łapie, bez auta jest, więc za chwilę go przewieziemy. Porozmawiamy z Remkiem o karierze, o gotowości, o dążeniu do celu i o motywacji. Ja mam znaleźć naszego gościa dzisiejszego. Kto tutaj tego stopa łapie? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan Buczo? A co pan tutaj robi? Otwórz pan drzwi, bo zimno. Nie wpuszczam, nie ma opcji. To na stopa? Na stopa. Jak to bez samochodu jesteś? Nie no, pojechał mi. Dzisiaj sam nie jechałem, moja furka we Wrocku stoi. Jesteśmy. Okay. Dziś bez swojego auta. No to na szczęście jestem ja w takim razie, jak no nie dobrze. Ma twojego. I to jeszcze jakim autem? Kojarzysz ten samochód? Oczywiście. I to bardzo dobrze. Nie miałem okazji doświadczyć, ale wiem, że jest to naprawdę fajna furka. Nigdy w życiu nie jeździłeś Lexusem LC500. Nigdy. Nigdy w życiu nie jeździłeś Lexusem LC500, a dzisiaj się nim przejedziesz. I kiedyś się ścigałem z Lexusem LC500. Ale jak, to nie to samo. Jaki był wynik? Wynik był bardzo ciekawy, bo mój Mustang, który jest też podobnym samochodem do tych Lexusów. Tak, jest dużo podobieństw. Dał wciry temu Lexusowi, ale to już jest też kwestia oczywiście też kierowcy i umiejętności gościa, który prowadził. Lexus versus Mustang, twój Mustang, ten, który tak, teraz jest tak, twoim żółto-czarnym. Hot Wheelsowy trochę, zgadza się. To jest... I tym samochodem, no po mieście żeśmy jeździli z chłopakami. Oczywiście bezpiecznie, jak tylko się da. Jak zawsze. Stop! Z tego miejsca mała przerwa na bynajmniej nie mały konkurs. STS przygotował dla Was fajny konkurs, w którym wystarczy, że wejdziecie na stronę, którą macie przygotowaną w opisie tego filmu, opiszecie swoją pasję, wypełnicie formularz, wejdź na stronę podaną w opisie i opisz, czym dla Ciebie jest gotowość do dzieła. Jesteś wielkim fanem motoryzacji, wielkim szeroko pojętym. Ale wielkim może nie, bo wielki fan motoryzacji zna bardzo dużo szczegółów, jest wiesz, turbo obeznany w tym wszystkim. Ja lubię motoryzację, zawsze mi było do niej blisko i od małego ona gdzieś tam u mnie była. I lubię te klimaty, nie? Okay. Zaczęło się od enduro, potem pierwszy samochód, bo kiedyś jak miałem enduro, jeszcze nie miałem prawa jazdy, to mówiłem sobie, nigdy z auta nie kupię, po co takim klockiem jeździć, przecież motocykle są najlepsze na świecie, nie? Ale potem oczywiście jak prawko zdałem i poczułem komfort, jaki jest w samochodzie, no to zacząłem się też samochodami interesować. Zdałeś egzamin, tak. Nadal nie mając styczności z żadnym autem poza Elką. Tak. I jakie było twoje pierwsze auto? To jest bardzo fajne pytanie. Pierwsze auto to jest super rzecz. Golf 6 i to jeszcze w Airline. Fajny, sprowadzany z Niemiec, tam ze znajomym ogarnęliśmy ten samochód. Za swoje zarobione pieniądze sobie kupiłem ten pierwszy samochód i naprawdę, naprawdę dobrze go wspominam. I żeby tą historię jeszcze fajnie zakończyć, bo to nie skończyło się tym, że potem kupiłem sobie nowszy, a ten został sprzedany. Znaczy, tak było, ale to się zmieniło. Dlaczego? Kupiłem sobie lepsze, bo kupiłem sobie potem Seata Leona Cuprę. To już taki mocniejszy wóz był, bo tamten Golf to był 1.4 TFSI. I jak już potem przyszedłem na Cuprę, potem Mustanga kupiłem, to przyszedł pewien taki moment, gdzie mój tata, śledząc moje Insta Stories, w którym odnosiłem się do pierwszego auta, na moje urodziny znalazł ten samochód, tego Golfa sprzedanego. Co ty gadasz? Znalazł go? Kupił go bez oczywiście mojej wiedzy i gdy go kupił, sprawił mi niespodziankę na urodziny i ten samochód mi ponownie wręczył. W sensie wręczył mi go pierwszy raz, ale ponownie go miałem. Masz go do dzisiaj? Dalej go mam, dalej to auto jest w domu rodzinnym. Raz na jakiś czas jest tam wykorzystane do celów transportowych, ale jak na niego spojrzę, to zawsze mam taką piękny sentyment. Wjeżdżamy na drogę szybkiego ruchu, na autostradę. Pięknie brzmi. Naprawdę zauważyłem ten dźwięk tutaj. Redukcja. Naprawdę fajnie się trzyma. Bardzo ładnie.
jesteśmy na drodze szybkiego ruchu i umówmy się, że do pierwszego zjazdu stracił trakcję. Dobrze, teraz mamy trakcję. Powiem ci, że jestem w tej samej pozycji co ty teraz, ponieważ to jest również moje pierwsze przyspieszenie. Pięknie brzmi, fajnie się zbiera, te redukcje robią robotę. Są podobne do Lexusa LFA. Bardzo. Kurde. No, zbiera się. Jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko. No, Mustang się tak nie zbiera. Naprawdę? Ty wspominałeś tutaj, no nie aż tak, nie aż tak. On już te przełożenie ma trochę gorsze i do tego właśnie chciałem, przepraszam, przejść, że skrzynia biegów tutaj, choć podobna do Mustanga, tak mam wrażenie, że to się lepiej zbiera. A jakie było twoje najmocniejsze auto pod butem? Czy to był twój Mustang? Czy to jest coś, co prowadziłeś z drugiej ręki? Ferrarka. 488. Spider 488 we Włoszech na Thunder on Tour, na naszym projekcie. Wynajęliśmy na cały dzień i nawet nie wiem, czy nie dwa dni i naprawdę zrobiło to auto robotę. No. Nadal uważam, że takie super samochody to jest coś, co wolę sobie pozostawić na wyjazd i wynająć na 1, 2, 3 dni, co jest tak już bardzo drogie, niż posiadać, bo posiadanie takiego samochodu to jest gigantyczny pieniądz. Jak gdzieś tam podstawy ekonomii mojego przedsiębiorstwa mówią mi, nie potrzebujesz tego na własność, żeby się tym razem na jakiś czas przejechać, bo będzie stało. Oj, ale ty też jesteś biznesmenem, nie da się ukryć. Za chwilę też o tym porozmawiamy. A jeśli chodzi o to, człowiek przedsiębiorczy na pewno zainteresuje się tym, że te auto na przykład wzrastają na wartości. Tylko mimo wszystko te koszty serwisu, te... Coraz więcej elektryków, prosta odpowiedź. I świat idzie w kierunku elektryki. To wszystko trzeba sobie kalkulować. Że to jednak wzrasta ta cena. Nie? Nie mówiąc już o tych wszystkich innych problemach z dostępnością, które przez ostatnie lata od 2020 miały miejsce. Z oczywistych powodów, po prostu też ten trend idzie w kierunku elektryki i ludzie będą chcieli mieć spalinowe, głośne bydlaki, które stoją na podwórku przed domem i można je przewietrzyć w weekend, nie? Albo nawet na co dzień. Nie? Jesteśmy na parkingu. Może rozepniemy te pasy? Zamieniamy się w środku czy na zewnątrz? Pewnie. Nie, w środku to ciężko. To był żart. To nie jest duży auto. To był żart. Jak no będziesz chciał się zamienić, jak powiesz dość, to Robert nie chce już. No raczej mnie to boleć nie będzie, to, więc... To dawaj znać. Raczej mnie to boleć nie będzie, a to się nie obawiam. Kurde, jak ty miałeś tutaj komfortowo, nie? Auto jest naprawdę fajne, nie? To jest bardzo specyficzne i ciekawe. Tak, to jest zaczerpnięte tutaj rodem z Lexusa LFA. To jest taki najbardziej kultowy Lexus. Ogarnąłem już, jak się zmienia biegi. Każde auto to ma, a tutaj jest zupełnie inaczej niż w typowym automatyku, nie? Doznania na fotelu pasażera są zupełnie inne. Trzeba mieć zaufanie, nie? Jest coś tam. Ale lubię ten dźwięk, powiem ci. Jestem bardzo zaskoczony tym dźwiękiem. A pięknie się dławił z trzeciego na czwarty. Wow. Oj, tak. To też jest fajne. Gdy samochód trochę się podławi, lubię to. Powróćmy troszeczkę do twojej kariery. Ciężko jest chyba robić przez kilkanaście lat to samo z takim wielkim powerem, z taką werwą. I to, co ja na przykład po sobie zauważyłem, że są momenty w moim życiu medialnym, zawodowym, które są bardziej charyzmatyczne, bardziej... Wzloty i upadki jest. Czasem lepiej, czasem jest gorzej, nie? Dokładnie. Tutaj motywacja jest bardzo ważnym elementem, ponieważ robiąc coś bardzo długo, no musisz mieć w głowie mocno poukładane to, jakie są twoje cele, w jakim kierunku ciśniesz, też co jest twoim celem. I mając obrany cel, mając poukładane w głowie, co chcesz osiągnąć, motywujesz się tym, żeby to zrealizować, nie? Okej. Okay, i to brzmi prosto, nie? To brzmi prosto, ale to jest to rozumiem, cholernie właśnie ciężko. Jestem ciekawy, co, jak to wygląda u ciebie? Co jest twoim takim motorem napędowym? Co ciebie motywuje? Jak to wygląda u ciebie? No bo motywacja, jest to imponujące. Motywacja może być bardzo różna i może być ich tak naprawdę kilka skondensowanych, by ten cel osiągnąć, nie? Czyli na przykład moim celem w 2022 roku
jest rozwinięcie firmy, osiągnięcie lepszych wyników finansowych albo zrealizowanie jakichś projektów bardzo ambitnych, dzięki którym ja też będę czuł się lepiej, że robię coś zajebistego, nie? Są niektóre rzeczy, które trzeba robić w życiu pod biznes, żeby zarobić, żeby mieć na kolejne jakieś inwestycje, by te cele większe osiągać, ale są też rzeczy, które robisz z takiej turbo pasji, zajawy i tak dalej, nie? Takie szczęście u mnie w życiu się pojawiło, że i biznes, i zajawka jest, że tak powiem, w jednym miejscu. I to jest właśnie YouTube, tworzenie treści na YouTube'a. I gdyby nie to, że jestem tym zajawiony, lubię to, lubię sobie tą poprzeczkę podnosić albo modyfikować jakieś sposoby, optymalizować działanie nagrywania czy jakkolwiek tworzenia w internecie, stało się to u mnie bardzo dużą motywacją i dzięki temu, że to jest, wiesz, zakorzenione we mnie, to możesz to robić naprawdę bardzo długo, nie? Jaram się tym, gdy to robię. Tu oczywiście jest wiele pracy, którą dałoby się oddelegować jeszcze bardziej zoutsourcować i skończyć na byciu aktorem we własnej swojej firmie i wszyscy będą za mnie to układali, bo tak będzie to nakazane, ale to by straciło wtedy takie serducho w tym wszystkim, nie? Istotnym elementem, istotnym taką układanką, elementem tej układanki jest to, że ja to też robię i chcę to robić, nie? Motywuję się tym, żeby codziennie być lepszym, żeby rozwijać się. I to nie jest tak, że patrzysz, wiesz, na sąsiada, mówisz, a Antek ma kuźwa dzisiaj lepsze auto niż ja. Ja chcę mieć lepsze niż on. To jest zła motywacja, to jest do dupy, nie? Uważam, że motywować się musisz nie zazdrością, nie tym, że chcesz być bogatszy od kogoś albo lepszy od kogoś, tylko staraj się być, wiesz, lepszym sobą, nie? Jutro. Postaraj się zrobić coś lepiej, niż zrobiłeś wcześniej. Ucz się na błędach, nie? Motywacja to jest coś, co na wszystkich płaszczyznach w życiu jest mega potrzebne, nie? Jak nie masz motywacji, to przestajesz to robić dobrze, albo przestajesz to robić wcale, wiesz, odsuwasz się od czegoś, no bo nie masz tej motywacji, nie? I tą dokładnie rzeczą ujmując, motywacją są u Ciebie cele na 2022 rok aktualnie. Na 22, na 24, 3, 5. Masz takie dalekie rodzina, księżne? Dzieci, bezpieczeństwo, zdywersyfikowanie biznesu, żeby czuć się bezpiecznie, wiesz, to jest mój cel, cały czas to poszerzam, nie? I powiększam, nie? Cały czas chcę, żeby było, wiesz, coraz lepiej, coraz fajniej, nie za wszelką cenę, to jest też bardzo ważne. Ja taki mindset mam i tak bardzo sobie go ulokowałem, że nie chcę działać za wszelką cenę, bo to jest też istotne, uważam, bo można się w czymś zatracić, można się w czymś pogubić. Normalności człowiek potrzebuje i nie może tej normalności też stracić, uważam, za dużo, nie? Niektóre rzeczy, super fury, kasa i tak dalej, mogą spowodować, że ktoś sobie tego nie poukłada dobrze w głowie, to mogą człowieka zmienić bardzo negatywnie. Każdy to wie, każdy o tym, wiesz, może powiedzieć w bardzo prosty sposób, no tak, oczywista rzecz, ale weź to kuźwa dowieź, nie? Weź o to zadbaj, nie? To nie jest takie proste. Każda decyzja w naszym życiu jest istotna, bardziej lub mniej, ale jest istotna, bo gdy ty sobie obierzesz ten cel na 22, czy 3, czy 4, 5 rok, to mając go obrany, to twoje codzienne jakieś tam misje, wyzwania, problemy, które rozwiązujesz, ty wiesz, jak je masz rozwiązać, żeby się zbliżyć do tego celu. A jak nie masz celu obranego, to zaraz zaczniesz błądzić, nie? I nie wiesz, gdzie, jak, co, nie? Tu popełnisz tą decyzję, potem sobie powiesz, kurde, te pół roku temu to mogłem jednak inaczej zrobić, nie? Ale jeśli masz ten cel wyznaczony i motywujesz się tym, żeby być lepszym i coraz lepiej robić, to uważam, że to na długo może wystarczyć. No okej, okay, ale to, co teraz mówi Remek tutaj, siedząc w Lexusie, to jest to, co zawsze czułeś, to, co zawsze wiedziałeś, czy to wypracowałeś nie, w sobie? Wypracowałem sobie. Dużo wypracowałem. Chciałem pokazać w internecie, jak coś w grze osiągnąć, albo jak to coś zrobić. Od tego się zaczęła moja zabawa z YouTube'em. Na dzień dzisiejszy też i biznes. Mhm. Ponieważ chciałem się czymś podzielić. Potem zauważyłem, że da się na tym zarobić. Okej, okay, to zrobię fajny serwer jakiś tam w grze, sprzedam dostęp do tego serwera. No i zacząłem zarabiać pierw z zewnątrz, nie na YouTubie, czyli właśnie z tych serwerów. Potem zauważyłem, że YouTube wprowadził możliwość zarabiania. Okej, okay, to już mogę traktować nagrywanie filmów jako pewnego rodzaju zarobek, który może być po mojej szkole, moją pracą. Okej, okay. Wiesz, zacząłem to konkretyzować, zacząłem inwestować w sprzęt, zacząłem to rozwijać. Przy tym wszystkim też miałem momenty w życiu, gdzie tam mi szajba odbijała, nie? Takich momentów były dwa na pewno, jak nie trzy, gdzie gdyby nie najbliżsi i rodzice, to mogłoby mi
jak to się mówi, mogłaby mi sodówka do głowy strzelić, nie? Dużo czasu. Kiedy w takim razie pojawiła się ta twoja gotowość, ta gotowość do działania, do osiągania sukcesu, do zdobywania, do twojej pełni możliwości? Gotowość w twojej głowie musi być zawsze. Jeśli ty jesteś gotowy do działania, wyśpisz się, zjesz dobrze, przemyślisz coś też wcześniej, przygotujesz sobie coś, to zupełnie w tym momencie inaczej będzie ci wychodziły twoje codzienne wyzwania i zadania, bo ty przygotowałeś się do tego, nie? Więc ja tak naprawdę uważam, że gotowym trzeba być cały czas. To też mi jest łatwiej mówić, bo jeśli bym na przykład pracował w jakiejś firmie, której nie lubię, ale pracuję tam, bo muszę, 8:16, odbębniłem robotę, wiesz, mam już tam wszystko załatwione, żyję sobie potem ślanką, nic mnie niczym się nie przejmuje. I tutaj już tej, że tak powiem, gotowości do działania nie masz po godzinie 16. Już się zamknąłeś tam, wiesz, robota skończona, nie moje problemy. A tu jesteś swoją jedną przedsiębiorcą, marką. Cały czas nad tym myślisz, nie? Żyjesz tym dość mocno i dbasz o to cały czas, nie? Więc to jest też, ta gotowość u mnie tak się, jakby to powiedzieć, wyhodowała się. Nauczyłem się być gotowy do różnych działań cały czas praktycznie. Jak nie jesteś do czegoś gotowy, coś ci przemknie pod nosem, to ogólnikowo sobie gadamy, no przykładów tak, może być mnóstwo, ale jeśli coś ci potem zniknie, jakaś, nie wiem, oferta, albo jakaś sytuacja fajna, możliwość pod coś, to potem będziesz sobie plus stary w twarz, że tego nie zrobiłeś, nie? Bo żałuje się rzeczy w życiu, których się nie zrobiło. Są rzeczy, które były złe, które ktoś mógł zrobić w zły sposób. Ja też zrobiłem mnóstwo błędów w życiu, nie wstydzę się ich, ale ich już nie popełnię, nie? Wstydzę się tego, czego nie zrobiłem, bardziej od tych rzeczy, które już zrobiłem. Okej, no to w takim razie bardzo fajną rzecz napunktowałeś. Jaki jest taki, czy masz w ogóle taki najgorszy moment w swojej karierze zawodowej? Jaki był taki jeden, jest jakiś jeden najgorszy, najsłabszy może moment? Tego jeszcze nigdy nikomu, nigdzie nie mówiłem. Było coś takiego, ale to nie jest, że coś się stało i to był mój najgorszy moment w życiu. Cały okres. Tylko pewien okres. I to, żeby było śmieszniej, ten mój najlepszy okres. 2018 rok, 19, 17, 18, 19. W szczególności chyba 18. Jak albo 17. Jak to był mój najlepszy okres rozwoju. Dlaczego też najgorszy? Ale bo też najgorszy. Dlatego, że to był okres, kiedy zacząłem gdzieś tam pojawiać się w telewizji, to był okres, gdzie mocno mi się zaczął YouTube rozwijać, gdzieś tam zacząłem bardzo mocno pnąć do przodu i rzeczywiście te statystyki zaczęły się mocno poszerzać, i subskrypcyjne, i followerskie na Instagramie, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie przy tym wszystkim oczywiście postępowałem w taki sposób, jak zawsze czułem, starałem się, żeby wszystko było dobrze dopięte, przygotowane. Wszystko brzmi jak z bajki, to dlaczego był najgorszy? Bo byłem na tyle młody, że nie byłem w stanie wykorzystać tych wszystkich możliwości, jakie miałem wtedy, lepiej niż jak to zrobiłem. Uważam, że mogłem zrobić wiele rzeczy znacznie lepiej, mocniej, bardziej, więcej. I to jest to, o czym mówiłem. Czyli pewne rzeczy mówiłem, wiesz co, nie będę robił, bo jest mi okej, nie zaryzykuję, nie spróbuję. Też nie chcę teraz namawiać, żeby ktoś nagle, nie wiem, zainwestował wszystkie swoje oszczędności, nie wiem, w kryptowaluty, bo nie o to chodzi teraz w tym momencie, żeby pójść na całość tak totalnie, tylko chodzi o to, że najgorszy okres był to w moim życiu pod tym kątem, że trafiło mi się to wtedy, kiedy byłem na tyle młody, że mogłem to lepiej zagospodarować, znacznie lepiej, gdybym był starszy. Jeśli mnie rozumiesz. Rozumiem totalnie. Nie byłeś w danym czasie... Wtedy nie byłem gotowy. Wtedy nie byłem gotowy. Okay. A wszystko, wiesz, dość szybko przyszło. Oczywiście ciężką pracą wypracowaną i tak dalej. Dało się to zrobić szybciej, lepiej, mocniej to zoptymalizować, nie? Więcej z tego wyciągnąć. Ale to jest takie rozgrzebywanie. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, co sobie dowożę. Oczywiście na co dzień też mi się zdarzają sytuacje, które nazwałbym, o kurde, no gorzej się trafić nie mogło, nie? Ale nie jestem człowiekiem z kategorii tych, którzy narzekają albo skupiają się na jakichś, wiesz, totalnych fuck-upach i tego typu rzeczach, nie? Staram się właśnie motywować się nawzajem rzeczami pozytywnymi. Bo jeśli miałbyś się kwasić, nie? Czymś negatywnym, jasne, to kurde, zacząłby cię to męczyć, nie? I to też ciągnie w dół. Tak, bardzo ciągnie tak, w dół. Tak. Jakbyś mógł strzelić, ile wynosił ten okres? Ten najgorszy, najlepszy, najgorszy okres? Najlepszy, najgorszy okres. No z dwa lata było głośno, wiesz, telewizje zapraszały, programy i tak dalej.
No, dużo tego było, bardzo dużo i propozycji wszelakich, sposobów na jakieś różne działania, było tego mnóstwo, nie? Ale gdzieś tam nauczyłem się działać w sposób taki stonowany. Nie jestem takim typem człowieka, który idzie na całość, stawia wszystkie karty na jedno i mówi: okej, uda się albo nie. Nie udało się, dobra, próbujemy jeszcze raz. Albo: o, udało się, jestem miliarderem, nie? Ja nauczyłem się budować sobie tak powolutku fundamenty, krok po kroku, do przodu, wiedzieć co i jak. Jestem bardziej typem takiego bezpiecznego inwestora niż takiego ryzykanta, który gdzieś wchodzi i stawia wysoką stawkę. Nie? Jakie były twoje plany zawodowe? Miałeś takie? Nie miałem. Nie miałeś totalnie, wiedziałem... Nie chciałeś być weterynarzem czy astronautą? A, jeszcze przed YouTube'em, okej. Okay. Informatykiem. Totalnie. Chciałem być informatykiem, poszedłem do technikum. Myślę, że informatycznego. Gdyby nie YouTube, to bardzo było możliwe, że byłbym informatykiem. Na dzień dzisiejszy już nie potrafię w żadnych kodach pisać, w Javie, w Sharkach i innych tam, już się tym nie posługuję, ale w szkole się tego uczyliśmy i gdyby nie YouTube, to bym szedł na pewno w tym kierunku, IT, 100%. Może nie 100, no bo to nigdy nie można być pewnym, ale to był mój cel, to było moje założenie, że idę w kierunku informatyki. Nie? Gdybyś wtedy kamery nie włączył na przykład, to... No może by tego nie było, być co może dzisiaj. Byś programował. Oczywiście, oczywiście. To jest niesamowite, jeden krok, może to też była ta gotowość. Myślę, że w życiu każdego, oczywiście, to z pewnością, natomiast myślę, że w życiu każdego człowieka, gdyby się jakiś klocek wyciągnęło, tak. Ten taki potencjalnie istotny, to mogłaby się cała historia mogłaby się zmienić, nie? Dokładnie. Cała historia myślę, mogłaby się zmienić. Myślę, że każdy, który nas ogląda, ma takie małe puzzle w całej układance, które po prostu się zazębiają. Niekiedy się dobrze zazębiają, niekiedy się źle zazębiają, ale suma summarum... No bo trzeba dążyć do tego celu i dlatego to właśnie teraz mówisz. Czasem się źle jakiś klocek sklei, czasem lepiej, ale dążąc do celu i mając te cele obrane, nie poddając się przy tym wszystkim, no... Uda ci się, albo lepiej, albo gorzej, czasem ci się noga powinie, ale jak uczysz się na błędach, to już drugi raz w tym samym miejscu tej nogi nie skręcisz, nie złamiesz, nie zwichniesz. Idziesz dalej do przodu, przed siebie biegniesz i ciśniesz, nie? Z tym wszystkim, co masz zrobić. Oczywiście. Nie? Wszystko, o czym mówisz, w zasadzie mocno się pokrywa z tematem naszej, w zasadzie twojej aktualnej kampanii. Kampanii z firmą STS. Zgadza się. Firma postawiła właśnie, jakby to jest clue całej kampanii. Dlatego właśnie tą propozycję przyjąłem, tej współpracy. Bo, totalnie się to z tobą pokrywa i cieszę się, że z tobą mogę o tym rozmawiać w tym momencie. Powiedz mi, dlaczego STS w takim razie? No poza tym, że cała idea kampanii, którą oni stworzyli, jest naprawdę fajnie oparta na dążeniu do celów, o tej gotowości, to wszystko, o czym mówimy, to nie jest tekst, którego ja się uczyłem na pamięć. To są rzeczy, które STS powiedział, że chcieliby w tej kampanii uwypuklić, przedstawić. Powiedziałem: kurczę, no to jest coś, o czym ja mogę mówić i mówić, bo robiąc YouTube'a i będąc przedsiębiorcą, robiąc YouTube'a ponad tam 10 lat, 13 już będzie chyba, i będąc przy tym też przedsiębiorcą, to są bardzo ważne kwestie, o których ja z chęcią rozmawiam. I do tego naprawdę można byłoby siąść wieczorem wspólnie i gadać godzinami, nie? Więc poza tym, że kampania turbo, ale to turbo połączona z tym, o czym myślę, w jaki sposób działam, to też to, że tak jak też wcześniej mówiłem, nie zdarzyło mi się współpracować z jakimiś fejkami, jakimiś skamami i tak dalej. STS to jest gigantyczna firma, która jest pionierem w swojej kategorii. Każdy zna tą firmę, są polską firmą, więc jest jakość i konkret, nie? Więc jest wiele powodów, przez co jest ta współpraca, nie? Ty też współpracujesz ze STS-em. Tak, w wielu aspektach są naj. Dokładnie, i to powoduje, że... Najdłużej na rynku, bo z kim chcesz działać? Chcesz działać z kimś z Chin, kto robi, wiesz, biznes na tym, że oszuka konsumentów albo pomnoży gdzieś tam marżę? Czy wolisz zrobić biznes z kimś, kto jest, wiesz, naprawdę reprezentacyjny, nie? No oczywiście, że z reprezentacyjną firmą, bądź też z ludźmi, którzy też reprezentują sobą dobry poziom, nie? Tak, nie chcę działać z kimś, kto ma słaby poziom, albo jest dziwny, albo podejmuje dziwne decyzje w życiu, nie? No tak w skrócie mówiąc, równać do najlepszych, otaczać się najlepszymi. Tak, 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 oczywiście. Jakie są twoje inne branże, modele biznesowe? No podstawą są nieruchomości, nie? To robi praktycznie każdy, kto zacznie czytać, działać, czy... Dysponuje większym kapitałem. Czy dysponuje większym kapitałem. Od nieruchomości zacząłem. Były też kryptowaluty, nadal są oczywiście. Srebro, złoto, akcje, giełda.
i inne aktywne biznesy, które mogą się łączyć z moim głównym, czyli YouTube'em, albo są zupełnie niezwiązane z nim, nie? No i zawsze gdzieś tam od momentu, kiedy to zrozumiałem, starałem się to dywersyfikować i rozdzielać tą wagę na też inne płaszczyzny, sprawdzone, dobre i takie, na których nie ucierpię, a co najmniej zabezpieczę, tak. A może i zarobię, nie? Niektóre były bardziej pod zarobek, inne były bardziej pod zabezpieczenie środków. Różne te decyzje były. I wiele z nich do tej pory nadal mam, nie? Więc nie gadając o konkretach, bo o wielkościach kwot, to nas nie interesuje. Kwot, nie chcę mówić, nie będę nigdy mówił, ale mimo wszystko bardzo mi się udało gdzieś tam to porozdzielać, ten mój biznes na różne płaszczyzny, nie? Okay, przez to czuję się bezpiecznie, nie? Przez to na przykład mogłem sobie pozwolić na to, że w styczniu ani jednego filmu nie nagrałem na YouTube'a. W lutym nagrałem ich sporo więcej, bo mieliśmy fajny projekt. W marcu znów też tylko chyba tam dwa, czy coś takiego, nie? Powiem ci fajnie, przyjechałem do ciebie na wywiad, pojeździłem z autem. Już mnie nie denerwuj, jestem taki zazdrosny po prostu. Nie, dobra! Robimy zamiankę, bo już najeździłem się. Naprawdę się najeździłem. Wiesz co, wziąłem ten samochód dosłownie na kilka godzin, no bo więcej mi niepotrzebny. Chciałem po prostu sprawdzić to na nagrania. Sprawdzaj dalej. A tak naprawdę się nim nie przejechałem. Nie to, żebym był zazdrosny. O tym aucie bardzo dużo można w internecie przeczytać. Bardzo dobrze opisany jest ten samochód, jego początki, jego różne wersje na Wikipedii. I tu płynne przejście do tego, co czuje człowiek, który ma nawet swój wpis w Wikipedii. No dobrze, ładne przejście. Nic się nie zmieniło w moim życiu po tym fakcie. Poza tym, że łatwiej jest komuś, kto nie zna, wytłumaczyć, z kim może współpracować, bo często gdzieś tam jeździmy w pewne miejsce albo załatwiamy jakieś totalnie specyficzne rzeczy. I na przykład jak ostatnio nagrywaliśmy 24 godziny na wsi, które właśnie dzisiaj publikowałem na kanale, no to ten kompleks tam będący na miejscu, z tego co wiem, chyba nie znał mnie wcześniej, nie? I to powoduje, że gdzieś tam łatwiej jest komuś przedstawić, o co chodzi i na czym to polega, nie? Jaki jest twój sufit kariery zawodowej? I czy w ogóle istnieje sufit? I to jest ciekawe pytanie. Ciężko stwierdzić. Polska, język polski jest sufitem. W mojej działalności, mówiąc po polsku w internecie, wiem, że gdzieś tam ten sufit jest. No ale ktoś wypada z grupy docelowej, bo przestał się interesować, jest starszy, nie wiem, ma już trójkę dzieci, 40 lat, nie interesują go takie treści rozrywkowe, ale rodzą się nowe, kolejne. Więc pewnego rodzaju sufit na pewno jest, bo to jest Polska, ale możliwości rozwoju i realizacji różnych projektów powoduje ta szeroka gamma możliwości na YouTubie jest tak szeroka, że uważam, że do sufitu jeszcze daleko i nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie ten sufit osiągnięty. Chyba nie. Tu bardziej właśnie ważniejsze w tym biznesie, hobby, tym, co kocham, jest to, czy ty tą motywację masz dalej, czy ty masz dalej po co działać, czy ty chcesz dalej działać. A gdybyś miał powiedzieć, po całej naszej rozmowie podkreślić ją jakimś jednym zdaniem, czy jedną sentencją, czy jedną wypowiedzią po prostu, jakieś słowo do widzów na koniec? Nie poddawać się, dobre cele sobie wyznaczać, motywować się dobrymi rzeczami, dobrymi celami. Ja, nie że ja chcę być lepszy od tego, bo on ma lepiej i chcę mieć więcej niż on, tylko motywujcie się tak, żeby być lepszym sobą, nie? Albo inne rodzaje tego typu motywacji sobie wyznaczajcie. Tego się nie da jednym słowem powiedzieć. Musiałem w kilku. Ale to jest bardzo, to bardzo jest złote. Istotne. To co mówisz, jest bardzo złote. Nie, to jest dobre. Ja to wiem, że to jest dobre. Wierzę w to, że to jest prawidłowe myślenie i działanie. Bardzo ci dziękuję że mogliśmy się tu spotkać, przejechać. Mam nadzieję, że było w tym też dużo frajdy. Oczywiście. Dla mnie na pewno. Bardzo dziękuję. Miło mi było. Oglądajcie, śledźcie. Bardzo dziękujemy. I mądrze działajcie w życiu. To jest bardzo ważne. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na swoje social media. Wszystkiego dobrego dla was. Trzymajcie się. A my zbijmy pionę taką, jakbyśmy z widzami zbijali. Cześć. Do następnego.